Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak wyczyścić takie buty. Są to buty, które dostałem od klienta, ponieważ zastosował tutaj nieodpowiednie środki do konserwacji i powstały takie białe plamy, bardzo brzydkie. Trzeba będzie to wyczyścić. Ja przypuszczam, że to jest jakiś krem, który zostawił ślady na tej skórze po prostu. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, jak wyczyścić takie buty. Jeszcze chciałbym poprosić, żebyście zostawili po sobie komentarz, żeby ten film się poniósł jak najdalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak można poradzić sobie z takim czyszczeniem butów, jeśli wcześniej użyliście jakiegoś nieodpowiedniego środka do pielęgnacji butów. Tak więc z góry dziękuję za wszystkie komentarze i zapraszam do obejrzenia. Tak więc mamy wstępnie oczyszczony but z jakiegoś tam piasku, kurzu. Następnie do tej czynności użyję mleczko do czyszczenia i ściereczkę i później taka rękawica skórzana z takim fajnym, mięciutkim woskiem do polerowania. Natomiast po całym czyszczeniu użyję takiego łatwego w użyciu kremu do tych butów. Tak więc zaczynamy. Na ściereczkę dajemy troszeczkę mleczka. Można by tutaj dać prawidła do tych butów, jednak ja wolę sobie korygować docisk od środka palcami, żeby tutaj dostać się też do tych zagięć. Tak więc zaczynamy czyszczenie. Kolejnym etapem naszego tutaj czyszczenia tych butów będzie nałożenie kremu. I do tej czynności możemy już sobie założyć prawidła. I tą gąbeczką delikatnie moczymy w kremie i wcieramy kremik w skórę. A więc teraz, po 20 minutach od nałożenia kremu, możemy przejść do czynności polerowania. Można to zrobić szczotką miękką, można to też zrobić ściereczką. Ja dzisiaj użyję takiej rękawicy.
ręce bolą, ale polerowanie trzeba dużo energii na to zużyć, żeby jak najlepiej to wypolerować, słuchajcie. Dobrze jest mieć taką rękawicę osobno do butów czarnych, do butów brązowych. Jeżeli macie jakiś taki nietypowy kolor, którym robicie później bezbarwnym kremem czy pastą, to też trzecią rękawicę. Myślę, że ona fajnie się sprawdza. Buty odzyskały blask. Korzystając z okazji, chciałem Wam również polecić kilka produktów, które teraz na wiosnę na pewno Wam się przydadzą. Jeżeli macie swoje buty sportowe Adidasy czy inne buty bardzo zabrudzone, nawet albo buty zimowe, chcecie po zimie je wyczyścić i są bardzo zabrudzone, to polecam taki zestaw do gruntownego czyszczenia obuwia. Tutaj wystarczy wlać 200 ml ciepłej wody. Im cieplejsza, tym ten środek mocniej działa, tak więc nie należy przesadzać. Następnie jedną malutką nakrętkę lub dwie nakrętki, w zależności jakie to są buty. Jak to będą bardzo zabrudzone buty, jakieś trekkingowe, górskie, no to można wlać dwie i odpowiednią szczotkę. Miękka, średnia i twarda, w zależności jaki macie materiał. I wymieszany ten płyn z tą wodą szczotkujecie, czyścicie i następnie ręczniczkami osuszacie, zdejmujecie ten cały brud. Później po takim wyczyszczeniu, jak buty wyschną, dobrze jest to zakonserwować. Czyli jeżeli są buty zamszowe, jakieś górskie, trekkingowe, to jest impregnat olejowy, impregnat taki nanoprotektor, który zewnętrzną ochronę robi. Najpierw oczywiście każde buty czyścimy wstępnie szczotką z jakiegoś kurzu, takiego brudu. Później mogę Wam polecić do takiego codziennej pielęgnacji, jak Wam się buty gdzieś zakurzą na wyjściu, to jest pianka do czyszczenia, szczotka, gąbka i dobrze jest mieć jakąś ściereczkę też później, żeby to te zanieczyszczenia wytrzeć. Natomiast do skór licowych, tak jak dzisiaj na filmie Wam pokazałem, mleczko do czyszczenia, ściereczka, szczotka, jakieś kremy. Jeśli uda się dobrać, to najlepiej pod kolor. Jeśli nie, no to bezbarwny krem. I tak samo później polerujemy i usuwamy ten nadmiar. Impregnat nanoprotektor bardzo dobrą ochronę robi zewnętrzną na zanieczyszczenia, wilgoć. Natomiast tutaj też bardzo często się przydaje dezodorant, żeby buty były świeże i pachnące zawsze. Do polerowania skór licowych również polecam szczotki z włosia końskiego, dosyć miękkie, lub taką oto rękawicę. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się film podobał. Zostawcie po sobie ślad w formie tego komentarza, aby film się poniósł jak najdalej, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak można łatwo wyczyścić i zadbać o swoje buty, aby te buty nie trafiły szybko na wysypisko śmieci, żeby jeszcze długo nam służyły. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć!